Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na porównanie dwóch preparatów z ceramidami. Będzie to Basic Lab, serum regeneracyjne, regenerujące strukturę skóry z ceramidami 1%, prebiotykiem 2%, witaminą E 3% oraz kompleksem peptydowym 5%, a drugi preparat będzie to Nakomi Next Level, ceramidy 5%. Ponieważ oba te preparaty już doskonale znam, przetestowałam je również na mojej skórze. Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że są tutaj denka, puste opakowania. To dzisiaj wypowiem się nie tylko na temat ich składów, ale również ich działania. Zacznijmy od pierwszej ważnej kwestii. Co to w ogóle są za preparaty i do kogo są one skierowane? Ponieważ oba zawierają ceramidy, będą to idealne produkty regenerujące naszą skórę, ale również odbudowujące barierę hydrolipidową. Tak naprawdę sprawdzą się do każdego typu skóry. Do skóry suchej, odwodnionej, napiętej, ściągniętej, wrażliwej, ale również skóry mieszanej czy tłustej. Są to dwa takie fajne preparaty, które możecie stosować tak naprawdę przez cały rok. Jeśli stosujecie różnego rodzaju kuracje, na przykład z kwasami, na przykład z retinolem, jeśli przyjmujecie doustnie różnego rodzaju kuracje dermatologiczne, jeśli poddajecie się różnym zabiegom, zarówno tym kosmetycznym, bardziej inwazyjnym, jak i zabiegom z medycyny estetycznej. Jeśli odczuwacie, że wasza skóra jest ściągnięta, napięta, na przykład po demakijażu. Takie preparaty warto mieć w swojej pielęgnacji. O ceramidach jeszcze zrobię wam oddzielny film tutaj na moim kanale, bo w ostatnim czasie nie da się ukryć, jest o nich dosyć głośno i bardzo dobrze, bo ceramidy fantastycznie wpływają na naszą skórę, ale w każdym z tych preparatów znajdziemy jeszcze inne substancje, inne składniki, które będą działały nawilżająco lub też ochronnie dla naszej skóry, albo nawet przeciwzmarszczkowo. Także teraz już wiecie, co my tutaj mamy, jakie są to kosmetyki, więc przejdziemy sobie do ich analizy. I zacznijmy właśnie od tej, powiedziałabym, analizy składu, co mamy w tych produktach i jakie są różnice. Będą Wam się wyświetlały właśnie w tej chwili tablice, na których zrobiłam takie porównanie. Z jednej strony macie Basic Lab, a z drugiej strony macie Nakomi. No i zobaczymy teraz, jak to wygląda i czy rzeczywiście można by było powiedzieć, że Nakomi Next Level jest właśnie to serum, ten preparat z ceramidami, jest albo może być tańszym zamiennikiem właśnie tego serum z Basic Lab. Zaczynamy od pierwszej, najważniejszej informacji, którą jest baza obu produktów i w każdym z nich mamy wodę. Zarówno w Nakomi, jak i w preparacie od Basic Lab. Kolejna ważna informacja, która nam się tutaj pojawia, to jest witamina E. Jeśli chodzi o serum od marki Basic Lab, mamy w składzie 3% witaminę E i rzeczywiście możemy zauważyć, że jest ona wysoko w incji. Również w Nakomi mamy witaminę E, ale nie znamy jej stężenia i jak widzimy po składzie, jest ona gdzieś tam na końcu. Kolejna ważna sprawa to są prebiotyki. W produkcie od marki Basic Lab znajdziemy prebiotyki. Tutaj macie na tablicy wypisane, jakie dokładnie są to prebiotyki i wiemy o tym, że ich stężenie w tym preparacie to 2%. Jeśli chodzi o Nakomi, mamy tutaj prebiotyczny kompleks, który również jest w stężeniu 2%. No i oczywiście widzicie na tablicy, że mamy tutaj zupełnie inne substancje, które wchodzą właśnie w ten kompleks prebiotyczny, zaznaczony przez Nakomi jako relipidium, czyli cały ten surowiec. Lecimy dalej. Peptydy. Jeśli chodzi o serum od marki Basic Lab, to wiemy, że mamy tutaj kompleks peptydowy, 5% i ten kompleks peptydowy składa się z dwóch peptydów, które są znane z działania przeciwzmarszczkowego, połączone jeszcze z jednym bardzo ciekawym peptydem. Z kolei w Nakomi ten kompleks peptydowy mamy w stężeniu 3%, czyli widzicie niższym. Jest to surowiec, w którego skład wchodzą właśnie te substancje, które widzicie
na tablicy i zwróćcie również uwagę, że jeśli chodzi o cały ten surowiec, tutaj mamy jeden bardzo znany ceramid, ale mamy również peptyd. To oczywiście jeszcze nie koniec, bo musimy zatrzymać się przy ceramidach, czyli tej, powiedziałabym, takiej najważniejszej kwestii, jeśli chodzi o te dwa preparaty. Wiecie już, jak wygląda baza, wiecie, że mamy witaminę E, wiecie, że mamy ten kompleks prebiotykowy, zarówno w jednym i w drugim preparacie różnią się ze sobą stężeniami, ale różnią się też substancjami, które wchodzą w skład właśnie tych kompleksów. A co mamy dalej? Zatrzymajmy się na chwilę przy tych ceramidach. Jeśli chodzi o markę Basic Lab, mamy informację, że ceramidy występują tutaj w stężeniu 1% i mamy podkreślane dokładnie dwa ceramidy, które mamy w tym stężeniu. Natomiast jeśli przyjrzymy się na Nakomi, to mamy informację o tym, że w składzie jest kompleks, czyli kolejny surowiec w stężeniu 5%, w którego w skład wchodzą nie tylko trzy ceramidy, ale również inne substancje. To jest bardzo ważna informacja, jeszcze do tego wrócimy, ale już tutaj też możecie zauważyć, jaka jest różnica, jeśli chodzi o ceramidy w składach tych produktów. Co mamy dalej? To, co jest bardzo ciekawe, to mamy również oleje. Oleje, które są fantastyczne dla naszej skóry. Ale zwróćcie uwagę, że w każdym z tych produktów mamy zupełnie inne oleje. W Basic Lab mamy olej z ogórecznika, olej z dzikiej róży, ale mamy również skwalan. Z kolei w Nakomi mamy olej z pasiflory i olej Inka Inki. Także widzicie, różnica w olejach też jest. Mimo tego, że właśnie posiadają te dwa preparaty, te wspaniałe oleje dla naszej skóry. Co jeszcze możemy zauważyć, jeśli chodzi o składy? A mianowicie konserwanty. Zwróćcie uwagę, że w obu produktach mamy zastosowane konserwanty i bardzo dobrze, ale te konserwanty również się od siebie różnią. Zarówno w Basic Lab, jak i w Nakomi, no widzicie sami po tablicy, że mamy tutaj różne zestawienia konserwantów. Na zakończenie, jeśli chodzi o podsumowanie składów tych produktów, bo jak do tej pory skupiliśmy się głównie na substancjach aktywnych, które znajdują się w tych dwóch produktach, mamy jeszcze oczywiście substancje tworzące formułę tych produktów i składniki dodatkowe. Zwróćcie uwagę, że w Basic Lab formułę tworzą jeszcze dwa bardzo ciekawe preparaty, w tym między innymi zagęstnik, substancje, w tym między innymi zagęstnik, natomiast jeśli chodzi o formułę Nakomi, tutaj mamy ich znacznie więcej. Wśród składników dodatkowych w przypadku marki Basic Lab mamy regulator pH, czyli kwas cytrynowy, a w przypadku Nakomi mamy emolient. No i oczywiście jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie zapachy. Nie ma w żadnym z tych produktów syntetycznych zapachów, żadnych związków zapachowych, które by też sugerowały nam, jaką możemy mieć tutaj konsystencję zapachową. I bardzo dobrze, bo powiem Wam, że zresztą ja już Wam wspominałam o tym wielokrotnie, zapachy, te syntetyczne zapachy, które są umieszczane w produktach pielęgnacyjnych, mogą działać potencjalnie alergizująco, potencjalnie alergennie, a jeśli mają to być preparaty, które będą sprawdzały się do skór wrażliwych, i w dodatku jeszcze będą sprawdzały się właśnie do takich skór, które są być może podrażnione, przesuszone, mają naruszoną tą barierę hydrolipidową, no to bardzo dobrze, że producenci nie wprowadzili tutaj żadnych syntetycznych zapachów. Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ różnice mamy również, jeśli chodzi o opakowania. No bo dzisiaj zajmujemy się takim podsumowaniem totalnym, jeśli chodzi o te dwa produkty. Nie tylko ze względu na ich składy, ale również całościowo. Zwróćcie uwagę, że serum od marki Nakomi jest w takiej plastikowej buteleczce o pojemności 30 ml, wyposażone w pompkę. Z jednej strony można by powiedzieć super, ponieważ mamy tutaj produkt, który jest bardzo higieniczny, zabezpieczony właśnie tą pompką, dozuje bardzo dobrą ilość produktu, a tutaj jeśli chodzi o markę Basic Lab, mamy z kolei opakowanie szklane, mamy buteleczkę szklaną, również o pojemności 30 ml, wyposażoną w pipetę. Zresztą jeśli znacie markę Basic Lab, to też wiecie, że marka stawia właśnie na takie opakowanie.
Więc różnica w opakowaniach jest, jeśli chodzi o stosowanie i samą aplikację, pobieranie produktu, to oba opakowania spełniają swoje funkcje i muszę Wam powiedzieć, że w przypadku Basic Lab stosowanie pipety nie sprawia żadnych problemów, a jeśli chodzi o Nakomi, również nie ma tutaj żadnego problemu, produkt wydostaje się bardzo dobrze, także tutaj kwestia jest tylko, tak można by było powiedzieć, higieniczności i tego, z czego są wykonane właśnie opakowania. No dobrze, ale teraz przejdziemy sobie do konsystencji, bo to na pewno też Was interesuje. W przypadku marki Nakomi konsystencja produktu jest przyjemna, biała i można by było powiedzieć, że jest w postaci takiego kremowego mleczka. Natomiast w przypadku preparatu od Basic Lab ta konsystencja również jest biała, ale jest zdecydowanie bardziej wodnista, lżejsza. W przypadku każdego z tych kosmetyków produkt aplikuje się bez żadnych problemów na skórę. Dobrze się rozsmarowuje, rozściera, każdy z nich szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej, lepkiej warstwy na skórze. Dlatego też podkreślam, że będą to fajne preparaty w przypadku skór mieszanych i tłustych, które nie lubią tego typu efektu na skórze. Idziemy dalej. Dla kogo? Tak jak powiedziałam, dla każdego tak naprawdę. Oba preparaty sprawdzą się w przypadku każdego typu skóry bez względu na wiek, do stosowania dodatkowo w pielęgnacji regenerującej, nawilżającej, przeciwzmarszczkowej, ale też można stosować je w momencie, kiedy odczuwacie właśnie, że skóra jest sucha, że jest bardzo napięta, że się szybko czerwieni, podrażniona i potrzebujecie takiego preparatu, który będzie ją odbudowywał właśnie tę warstwę hydrolipidową, wzmacniał Waszą skórę i sprawiał, że każdego dnia będzie stawała się ona piękna. Oba preparaty możecie stosować rano i wieczorem lub rano i wieczorem, w zależności od tego, jak będzie Wam to pasowało. Tutaj też muszę Wam powiedzieć, że każdy z tych kosmetyków fajnie łączy się z kremami, z różnymi kremami, też przetestowałam, nie było absolutnie żadnego problemu. Stosowałam je zarówno w wieczornej pielęgnacji, jak i w porannej pielęgnacji, łączyłam z kremami, z filtrem, nie zauważyłam żadnych problemów pod tym kątem. Każdy z nich sprawdzał się fantastycznie, no ale mamy tutaj bardzo dużą różnicę, jeśli oczywiście chodzi o cenę, bo serum od marki Nakomi kosztuje około 50 zł, a to serum od marki Basic Lab już około 200 zł, więc różnice są naprawdę ogromne pod tym kątem, jeśli chodzi o cenę. No i teraz skupmy się jeszcze troszkę na składach. Bo powiecie tak, no dobra, przeanalizowaliśmy sobie to, co mamy, jeśli chodzi o substancje aktywne. I możecie powiedzieć, że rzeczywiście te składy są bardzo podobne. Mamy zastosowane podobne substancje aktywne. Mamy różnicę co prawda w opakowaniach, ale pojemność jest identyczna. Mamy ogromną różnicę, jeśli chodzi o cenę. Konsystencje są bardzo zbliżone. Działanie bardzo podobne. Zastosowanie dla różnych typów skóry identyczne, stosowanie i aplikacja bardzo przyjemne. Więc tak naprawdę po co kupować produkt, który kosztuje 200 zł, jeśli można kupić produkt, który kosztuje 50 zł, a z założenia i z tego, co do tej pory zauważyliście, będzie dawał on nam taki sam efekt. No i tutaj być może Was troszeczkę zaskoczę, bo zgłębiając temat składu i tego, co znajduje się dokładnie w Nakomi i tego, co znajduje się w Basic Lab, mimo wszystko różnice jednak są i te różnice będą wpływały na cenę. Jakie to są różnice? Otóż, moi drodzy, w serum Nakomi został zastosowany kompleks, czyli właśnie ten surowiec, o którym Wam wcześniej opowiadałam, w stężeniu 5%. I teraz uwaga, to co jest bardzo ważne, a też często mylne, nie jest to preparat, który zawiera 5% stężenie ceramidów i już Wam to pokazałam wcześniej. To jest surowiec, na którego skład składają się różne substancje. Tak naprawdę z karty surowca wiemy, że w składzie całej tej kompozycji mamy 1,5% ceramidów. Co to oznacza? Jeśli surowiec ma 5%, stężenie 5%, a pomnożymy sobie to przez 1,5% tych ceramidów, rzeczywista ilość ceramidów w tym surowcu jest naprawdę niska i nawet nie jest to 1%. A dodatkowo wiemy też, że w składzie
preparatu od marki Nakomi znajduje się inny surowiec, w którym również znajduje się ceramid. I tak naprawdę ta rzeczywista ilość ceramidów w tym produkcie to nie będzie 5%, moi drodzy, to nie będzie stężenie 5%. To będzie zdecydowanie niższe stężenie niż w przypadku Basic Lab, gdzie mamy 1%. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłam. No, trzeba tutaj zwrócić na to uwagę. Ja też zwróciłam uwagę na to, że czasami jak gdzieś tam rozmawiamy sobie internetowo w komentarzach czy gdzieś w wiadomościach prywatnych, jak zwracacie uwagę na to, co producent nam deklaruje, no to możecie stwierdzić, okej, dobra, Nakomi, ceramidy 5%. No bo taką mamy tutaj deklarację. Ale już, moi drodzy, pod spodem mamy informację o tym, że jest to kompleks ceramidowy, który ma stężenie 5%. To nie te ceramidy tutaj w tym kompleksie będą miały stężenie 5%, tylko właśnie w tym, nie ceramidy w tym preparacie będą miały stężenie 5%, tylko ten kompleks. I dopiero kiedy przyjrzymy się dokładnie, co to jest za kompleks, jaka jest karta tego składnika, a można ją znaleźć w internecie, jakie tam jest dokładnie stężenie tych ceramidów, no to dopiero wtedy daje Wam to do myślenia. A prawda jest też taka, że bardzo często nie zagłębiamy się w to, nie sprawdzamy tego dokładnie. Widzimy, czytamy skład INSI, patrzymy na deklarację producenta i może być to nie do końca dla nas oczywiste. Także widzicie, jest tutaj ogromna różnica, jeśli chodzi mimo wszystko o te ceramidy. I to też wpływa na cenę tych dwóch produktów. Ale moi drodzy, ja już Wam tłumaczyłam też o tym, już wypowiadałam się na ten temat, że nie tylko skład INSI ma znaczenie, ale tak naprawdę to, co w tym składzie się znajduje i jakie to są surowce. Jeśli przyjrzycie się na to, co w składzie Basic Lab zastosowało, jeśli chodzi o konserwanty, a jakie konserwanty znajdują się właśnie w tym preparacie od Nakomi, to będziecie wiedzieć, że Basic Lab postawiło na nowoczesne konserwanty. Te konserwanty są też zdecydowanie droższe niż w przypadku Nakomi. I tutaj też widać różnicę w cenie. Więc nie dość, że mamy wyższe stężenie, jeśli chodzi o ceramidy, mamy też bardziej nowoczesne konserwanty, które będą zdecydowanie droższe niż w przypadku Nakomi, więc różnica jest. Ale kochani, tutaj jest jeszcze jedna różnica, a mianowicie te peptydy, które mamy w składach. No bo już Wam powiedziałam o tych ceramidach, o konserwantach, czyli można by było powiedzieć, że stawiamy na Basic Lab. Z kolei, słuchajcie, jeśli chodzi o Nakomi, to moim zdaniem tutaj zastosowany jest kompleks peptydowy, który mimo wszystko jest zdecydowanie ciekawszy w działaniu. Jeśli sobie poczytamy o substancjach, które wchodzą w skład właśnie tego kompleksu, jak on działa na skórę, to się okazuje, że no, z tymi peptydami to może być tutaj różnie. Jeśli rozmawiamy o działaniu przeciwzmarszczkowym i nie tylko, no to może się okazać, że jednak Nakomi w tej kwestii tutaj wygrywa. Ale słuchajcie, muszę Wam zwrócić jeszcze uwagę na jedną ważną kwestię, jeśli chodzi o te dwa preparaty, a mianowicie o ich aromat. Wspomniałam Wam o tym wcześniej, że nie ma tutaj żadnych substancji zapachowych, żadnych syntetycznych substancji zapachowych. No i można by było sobie założyć, że te dwa produkty nie będą posiadały absolutnie żadnego aromatu. Jakie było moje zdziwienie, słuchajcie, kiedy się okazało, że jednak preparat od marki Basic Lab ma bardzo specyficzny, charakterystyczny aromat. Oczywiście później doczytałam na stronie, gdzie marka podaje taką informację, tego przed nami nie ukrywa, że ten aromat, który wyczuwamy, jest połączeniem tych różnych substancji w składzie. I powiem Wam tak, ten produkt od Nakomi absolutnie, totalnie nie ma żadnego aromatu. Uwierzcie mi, ja mam bardzo wyczulony nos na ten temat. Oczywiście każdy z nas zapachy będzie postrzegał inaczej, ale tutaj nie mamy żadnego aromatu. Natomiast w przypadku Basic Lab ten aromat jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny i mi osobiście on przeszkadza.
Ja co prawda zużyłam całe to serum, żeby dobrze się wypowiedzieć na jego temat i zdać wam tutaj relację, co i jak, ale powiem wam, że no ten zapach, który co prawda szybko ulatnia się ze skóry, był dla mnie bardzo trudny. Ciężko mi się stosowało ten preparat. Nie do końca było to dla mnie przyjemne. Ten zapach, ja bym powiedziała, że to jest taki aromat trochę przypominający, przynajmniej dla mnie, śledzie w zalewie octowej. No przysięgam, no ja tak przynajmniej odczuwam, słuchajcie, ten aromat i dla mnie to jest nie do przejścia. Gdybym dzisiaj miała wybrać te dwa kosmetyki, wybrać któryś z tych kosmetyków, to powiem wam, że zdecydowanie postawiłabym na Nakomi, jeśli patrzymy pod względem właśnie zapachu. Na pewno nie wrócę już do tego od Basic Lab, bo nie jestem w stanie przejść tego zapachu, który tutaj jest. Jak wiecie, w ofercie marki Basic Lab znajduje się jeszcze jedno serum z ceramidami. Ja je mam w zapasie i dzisiaj nie mogę wam powiedzieć, jak działa i też jaki ma aromat, ponieważ jeszcze go nie stosowałam. No przez ostatnie miesiące zużywałam te, więc tamten na pewno zacznę i zobaczymy, czy rzeczywiście też ma jakiś aromat taki specyficzny, charakterystyczny. No ale no nie, po prostu jeśli chodzi o Basic Lab, to nie dla mnie. Aromat w tym produkcie to nie jest to. Już bym wolała, żeby marka tutaj dodała jakieś syntetyczne zapachy, bo jest on po prostu dla mnie nie do przejścia. No i na zakończenie powiem wam, jak z działaniem tych dwóch produktów. No bo mamy niby niższe ceny, mamy troszeczkę inne te formulacje, mamy inne te stężenia, mimo wszystko, jak nawet patrzymy sobie na składy INCI, mamy inne stężenia. A jak było tak naprawdę z efektami? Powiem wam tak, ja zaczęłam od stosowania właśnie tego serum od marki Basic Lab. I mimo tego charakterystycznego zapachu, który jest dla mnie nie do przejścia, zużyłam całe opakowanie. Robiłam to systematycznie, stosowałam systematycznie, sprawdzałam pod każdym kątem, rano, wieczorem, pod kremy, filtry i tak dalej. I powiem wam, że ten preparat sprawdza się bardzo dobrze. Jest po prostu świetny. Już po kilku dniach systematycznego, codziennego stosowania skóra rzeczywiście staje się przyjemna w dotyku, gładsza, powiedziałabym może nie tyle napięta, ile jest po prostu taka zdrowa. Macie ten efekt, że skóra jest zdrowa. I jak ja jestem posiadaczką skóry wrażliwej, nie było mowy o żadnym podrażnieniu, a nawet bym powiedziała, że pojawiało się takie ukojenie na przykład wieczornej pielęgnacji po demakijażu. Kiedy oczyściłam skórę, stonizowałam, nakładałam ten preparat, to nawet miałam już czasami takie wrażenie, że wcale nie potrzebuję nakładać kremu, chociaż ja zawsze po serum nakładam krem, ale pod względem stosowania i tych efektów, które pojawiały się na skórze, naprawdę wow, świetny produkt. No, tak jak mówię, mimo tego zapachu. Jeśli chodzi o Nakomi, które zaczęłam stosować po właśnie Basic Lab, to powiem wam, że pierwsze odczucia były bardzo podobne. Fajna konsystencja, która super rozprowadza się na skórze, szybko wchłania, też jest ten efekt takiego ukojenia. Natomiast tutaj ten efekt takiego właśnie zdrowego wyglądu skóry, nie wiem, czy jestem dzisiaj w stanie wam to dokładnie wytłumaczyć, takiego brak tego przesuszenia, ściągnięcia, że ta skóra jest taka, nabiera taki ładny koloryt, pojawił się zdecydowanie później. Tutaj bardzo szybko, tutaj zdecydowanie później, ale mimo wszystko ten efekt się pojawił i ta skóra po stosowaniu, systematycznym stosowaniu tego serum też była w bardzo dobrym stanie. Dlatego też, moi drodzy, dzisiaj nie podpowiem wam, który z tych produktów jest lepszy. Czy rzeczywiście Nakomi jest tańszym zamiennikiem Basic Lab? Na który postawić? I na który się zdecydować. Dlatego, że dzisiaj przedstawiłam wam różnice w składach. Podobne mimo wszystko konsystencje, chociaż delikatnie się tam one ze sobą różnią. Zupełnie inne zapachy, ale działanie bardzo zbliżone. Myślę, że tutaj decyzja już będzie od was zależała. Który kupić, na który postawić, jaki jest zasób waszego portfela, na co chcecie postawić, czy na większą ilość ceramidów, czy być może trochę na bardziej działanie takie właśnie przeciwzmarszczkowe, czy wolicie preparaty
kompletnie bez zapachów, czy może jednak spróbujecie i przekonacie się do tego aromatu, albo też będziecie go zupełnie inaczej odczuwać. Czy na nowszą formulację, bardziej powiedziałabym te konserwanty, które tutaj są zawarte, taką nowoczesną, czy z kolei na coś bardziej popularnego. No widzicie, to nie jest taka łatwa sprawa, żeby dzisiaj zrobić takie porównanie, powiedzieć to albo to. Nie. Dlatego ta decyzja, tę decyzję pozostawiam dzisiaj zdecydowanie Wam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście ja już mam całą listę preparatów, które będę Wam porównywać i będziemy sobie sprawdzać i testować. Nie wiem, czy rozwiałam Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o te dwa preparaty. Wątpię, szczerze mówiąc, ale przynajmniej wiecie teraz, jak to wygląda, jakie są różnice te w składach, w konsystencjach, formułach i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I jeszcze moje pytanie do Was. Jeśli stosowaliście już te dwa preparaty, znacie je, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia po ich używaniu. Czy widzieliście efekty? Który dawał szybciej efekty, jeśli już sobie porównywaliście, z którego jesteście bardziej zadowolone, który do Was bardziej przemawia, który Wam się bardziej podoba po dzisiejszej analizie. A teraz kończę, trzymajcie się cieplutko i widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!